W lipcu 1993 roku zapadła decyzja o utworzeniu placówki dla osób starszych na gdańskich stogach w pomieszczeniach wydzielonych żłobka. W tym roku właśnie mija 20 lat działalności domu. Praca zaczęła się od remontu, dużego remontu, od modernizacji. Wszystko to trwało około 7 miesięcy i 16 maja 1994 roku przyjęliśmy pierwszych mieszkańców. Dom był bardzo mały, kameralny. Właściwie składał się tylko z pomieszczeń, pokoi mieszkalnych i jednego pomieszczenia wielofunkcyjnego, który był zarówno i jadalnią, i salą wypoczynkową, telewizyjną. Pracuję od roku 1994, od 11 kwietnia. Jak przyszłyśmy tu na początku, to tu dom dopiero był w rozbudowie. Zaczęliśmy porządkować, malować. Później już coraz bardziej były ładniejsze meble. Dom pomocy leży w samym centrum dzielnicy. Zapraszaliśmy seniorów do naszego domu, żeby mogli poznać warunki. Z czasem oni sami zaczęli zaglądać do nas, korzystać z usług lekarza, pielęgniarek. I tak nawiązała się współpraca i myśl o utworzeniu dziennego domu pomocy. Mieszkam na stogach, mieszkam ze swoją rodziną, z synem, synową, z pięciorgiem dzieci. I tu mi się bardzo podoba. Nie opuściłam ani jednego dnia. Osobą szczególną, która przyszła do nas jako pierwsza do dziennego domu, to jest pani Anastazja Świątek. Przyszłam bardzo dawno, zżyłam się z tym domem, że nie wyobrażam sobie, żebym miała teraz u siebie w domu być, pomimo że mam córkę. Osobą szczególną też, która uczestniczyła bardzo aktywnie w życiu domu, to pani Wiktoria Guzińska. Pani, żyć nie umierać, bo pani, nasza pani dyrektor, pani jak matka. W 2000 roku żłobek uległ rozwiązaniu z uwagi na małą ilość uczęszczających dzieci i otrzymaliśmy cały budynek. Właściwie remont się zakończył w 2005 roku. Bardzo żeśmy cieszyli się z nowego, dużego domu, w którym już nie było sali wielofunkcyjnej, ale były przepiękne pokoje z łazienkami. Zajęcia terapeutyczne mogły się odbywać w różnych pomieszczeniach. Jest kawiarenka, jest sala rehabilitacyjna i w tej chwili dom jest bardzo, bardzo okazały. I to też spowodowało, że powstały następne działalności, a więc dla młodszych, aktywniejszych seniorów przy domu został utworzony klub seniora. Mamy 40 klubowiczów, którzy spotykają się tutaj w naszych pomieszczeniach, ale przede wszystkim też korzystają z naszej oferty. Na pomysł wpadła pani dyrektor Ewa, żeby tutaj przy tym Domu Pomocy Społecznej Ostoja zorganizować środowisko dla seniorów. Po pierwsze poprzez otwarcie domu otwartego dziennego pobytu. Druga sprawa, otworzyła te swoje podwoje dla wszystkich mieszkańców poprzez organizowanie plenerowych imprez kulturalno-oświatowych i odczytów. Te brakujące w naszym osiedlu jasne plamy działalności kulturalno-oświatowej przyciągnęły do tego klubu sporej ilości stałych mieszkańców, którzy się niejako z tym domem, nawet nie organizacyjnie, ale tak od serca związali, bo tu się po prostu dobrze czuli na tych imprezach. Jest w naszym klubie seniora, spełniam rolę sekretarza. Mąż już powiedział właściwie tyle, że już niewiele mam do dodania, poza tym, że uczestniczymy w rozmaitych zajęciach i przedstawieniach, które dyrektor pani Ewa Zawadzka organizuje, w pokazach mody, w wycieczkach. No i mam nadzieję, że nadal będziemy działać wspólnie, może jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli, kilka lat. Dzisiaj będziemy mieć zajęcia takie trochę multimedialne, tak samo jak dwa tygodnie temu. Przez te lata tworzyliśmy Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym,
które mogą do nas przyjść, skorzystać z naszych usług. Poprzez nasz punkt informacji i pomocy w kryzysie zostaje zaopatrzony u nas, na naszym terenie, ponieważ w zależności od potrzeb możemy mu zaproponować miejsce w dziennym domu, czy w klubie seniora, czy też porady psychologiczne, porady prawne. Kto chce się z latem spotkać, niech z nami idzie tam. Wspomniałam tu już o programach, więc takim pierwszym programem naszym, który był realizowany wspólnie z panią Bogumiłą Rydlewską, to było w 1999 roku akcja dożywiania dzieci dla około 100 dzieci potrzebujących ze środowiska. Następnym takim ciekawym projektem był Dziadek Babcia z Półkolonii. To właśnie seniorzy w ramach integracji międzypokoleniowej razem spędzali czas w okresie letnich wakacji. Wspominam bardzo wesołe, które odbywały się tu Półkolonie, a tak na ogół to ja lubię zresztą bardzo dzieci, więc to mnie bardzo rozbawiało. Wyobraźcie sobie Paryż, albo Rzym, Barcelona, wybieg, flesze, widzicie te flesze? Kamery, szaleństwa, mody, czas zacząć! No takim ciekawym też projektem była moda dla seniorów. Chcieliśmy tutaj pokazać, w jaki sposób seniorzy mogą czuć się aktywni, potrzebni, wystąpić publicznie. Było to olbrzymie wydarzenie. Właściwie pracowaliśmy terapeutycznie z mieszkańcami przez rok, przygotowując seniorów do występów. Chciałabym jeszcze tu powspominać właśnie naszych mieszkańców, tych pierwszych. Pan Romek Sawicki przyszedł 17 maja 1994 roku. Niezwykle uzdolniony. Zbierał tak zwane, jak on to mówił, korzenie, dzieła natury i tworzył. Dla niego została też zorganizowana wystawa tych dzieł natury. I drugą taką postacią, właśnie artystycznie bardzo uzdolnioną, ciekawą, to był pan Marian Bójko, nieżyjący już dzisiaj, który przepięknie haftował obrazy, haftował różne okazjonalne rzeczy. Wystawa poświęcona jego pracom właśnie była wspólnie z wystawą dzieł natury pana Sawickiego. Zajęcia teatralne z jednej strony mają zaprezentować widzom wszystkim naszych tutaj wspaniałych artystów, a z drugiej strony pokazać się na zewnątrz i pokazać wszystkim, że przełamujemy bariery, umiemy się śmiać z siebie. Także mamy taką pokorę też do tego, że nie jesteśmy prawdziwymi aktorami, ale staramy się robić to jak najpiękniej. Babcia, kochana Lonia, jest bardzo aktywną seniorką i nie zważywszy na wiek, bawi się, dostarcza dużo radości i dużo humoru. Zadowolona jestem. Starsza, już dobrze wypadło. Lata moje małe jeszcze. 99. Ale chęć i miłość do ojczyzny silniejsza od wszystkiego. Pani Renia gra również mężczyznę, co jest bardzo, bardzo odważne. Ja po prostu się cieszę tą rolą i cieszę się z tymi występami. Lubię wszystkie po prostu role. Prowadzę zajęcia plastyczne z seniorami. Zajęcia plastyczne są nieodłącznym elementem zajęć terapeutycznych w naszym domu i na tych zajęciach często możemy wychwycić różne talenty, ale też było kilka profesjonalnych wystaw naszych mieszkańców w Gdańsku, między innymi w Galerii Mariackiej, w Ratuszu Starego Miasta, a ostatnia wystawa pani Danusi Zalewskiej i pana Zdzisia Grunwalda była w 2013 roku w Domu Sztuki na Stogach.
i w domu to ja maluję. Maluję farbami. Bardzo lubię malować i łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię malować ptaki, zwierzęta, a to są flamastry, czyli mazaki. Nasi seniorzy zawsze lubili śpiewać. I w związku z tym w 2002 roku utworzyliśmy grupę muzyczną, w skład której wchodzili oczywiście nasi seniorzy, pracownicy, którzy tutaj też potrafili śpiewać i chcieli śpiewać, oraz wszystkie osoby, które z nami również współpracowały. Postanowiliśmy, że tę grupę muzyczną jakoś nazwiemy. I jedna z tych propozycji to była właśnie nazwa Retro. W najlepszych naszych momentach tych osób śpiewało z 18. Zaczęliśmy od piosenek, które już znają, ale powolutku ten repertuar nasz zaczęliśmy poszerzać. I wielu seniorów mówiło, że dzięki temu, że śpiewają, że tańczą, że wracają do lat młodości, po prostu nie czują bagażu tego swojego wieku. Wieczór taki piękny. No, takim wielkim przyjacielem naszego domu jest ksiądz Zygmunt Słomski. Pierwotnie były to spotkania tylko muzyczne. Przyjeżdżałem tam do osób starszych, potrzebujących pomocy, by grać, śpiewać na różnych imprezach okolicznościowych. Z czasem ta przyjaźń pogłębiła się. Mieliśmy więc wspólne wigilie, były wspólne spotkania wielkanocne, rocznice. Kiedy dom zaczął rozbudowywać się, z panią dyrektor podjęliśmy też myśl, by w tym domu była kaplica. Starałem się, jak tylko mogłem, uposażyć tę kaplicę, by tam kapłan mógł zawsze sprawować najświętszą ofiarę, chodzić do chorych bez przynoszenia najświętszego sakramentu z parafii na stogach. W ramach naszej współpracy pomagałem też pracownikom zrobić dla pensjonariuszy pielgrzymki. Była piękna pielgrzymka na Jasną Górę, była pielgrzymka do Ostrej Bramy na Litwie, były po Pomorzu do różnych miejsc wartych odwiedzenia. Sam pomysł wyjazdu do Rzymu podsunęła pani dyrektor. Także został powołany zespół organizacyjny. No i parę miesięcy pracy i udało się nam polecieć samolotem. No muszę tutaj zaznaczyć, że było z nami nawet kilka osób na wózkach inwalidzkich. No i zwiedziliśmy wszystko, co właściwie było do zwiedzenia. No, począwszy od ogrodów watykańskich, poprzez Bazylikę Świętego Piotra, Kaplicę Sykstyńską, Forum Romanum, Koloseum. Myślę, że spełniliśmy marzenia naszych seniorów. Myślę, że najważniejsze jest to, że udało nam się stworzyć dom, prawdziwy dom dla seniorów, przychodzących z zewnątrz, że mają właśnie to miejsce tutaj, gdzie mogą czuć się dobrze, bezpiecznie, że są zadowoleni, że prowadzą codzienne, ale aktywne życie, mają cel. I tak bym chciała, żeby w takim duchu ten dom był w dalszym ciągu tworzony.